Tuskobus przyjechał do Świdnicy prawie pusty. Zabrakło w nim czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. Jednak nie zabrakło kandydatów ze Świdnicy. Na konferencji prasowej pojawili się Robert Jagła, Wiesław Kilian oraz Teresa Świło. Każdy z kandydatów uzbrojony w ulotki wyborcze namawiał do oddawania głosu na swoją osobę. Co bym zrobił? No są ważne rzeczy, które uważam, że za priorytetowe. Pomoc samorządowi, jeżeli chodzi o centrum przesiadkowe. Tak, znajdujemy się z tyłu, za nami jest dworzec PKP, ale również będę walczył o przywrócenie linii kolejowej Świdnica-Wrocław. Mówiłem to na konferencji 31 sierpnia, powtarzam to Państwu dzisiaj. Uważam, że to są priorytety. Oczywiście obwodnica Świdnicy, jest kilka rzeczy w ogóle generalnie w regionie wałbrzyskim, które trzeba zrobić. Chciałbym i chcę, aby połączyć wszystkie siły polityczne dla ważnych celów, jakie są dla poszczególnych miast okręgu wałbrzyskiego. Tegoroczne wybory do Senatu będą miały nową formułę. Mowa oczywiście o okręgach jednomandatowych, które, jak podkreśla jeden z kandydatów, nic w zasadzie nie zmienią. Jak do tej pory się rozmawia z mieszkańcami czy z politykami, to w zasadzie niewiele zmienia w myśleniu wyborcy, bo jeżeli wyborca chce mieć swojego reprezentanta, który będzie cokolwiek mógł tutaj pomóc dla regionu, to wskaże na tego kandydata, który jest kandydatem powiązanym z silną opcją polityczną, bo tylko wtedy taki kandydat, jeżeli zostanie wybrany, ma siłę sprawczą. Politycy Platformy liczą na wysoką frekwencję w czasie wyborów oraz na powtórzenie wyniku sprzed 4 lat. No ja myślę, że mieszkańcy podejdą do wyborów bardzo dobrze i pójdą na wybory i myślę, że Platforma Obywatelska powtórzy po prostu wynik z poprzedniej edycji, czyli kampanii. Warto dodać, że Tuskobus, który odwiedził Świdnicę, wczoraj został zaatakowany przez grupę pseudokibiców w Lubinie. Każdy protestuje w jaki sposób potrafi. Ja uważam, że to troszeczkę mało elegancki sposób protestów. Uważam, że można inaczej. My nie boimy się takich sytuacji. Dzisiaj jesteśmy z Tuskobusem w Świdnicy. Pokazujemy, że trzeba rozmawiać ze społeczeństwem, trzeba rozmawiać z ludźmi, pokazując im, że chcemy być razem z nimi.